Są na dzisiaj taniej. To robimy też tę dokumentację na to, co pewnie Was bardzo interesuje, czyli kanalizację, wodę. I ta dokumentacja jest w trakcie. Do 15 września praktycznie mamy mieć ukończone takie studium funkcjonalne, czy program funkcjonalny użytkowy to się nazywa. Robi nam to firma i będziemy na jesieni składać wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę tych sieci. Czyli w całym mieście będę chciał, żeby ta kanalizacja, woda była zrobiona. Po prostu 100% kanalizacji wody i to jest tak jakby też najważniejsze. Inwestycja potężna, bo też wiążąca się z przebudową czy też unowocześnieniem oczyszczalni ścieków. Mówi się, że niedawno była robiona, to jest ponad 20 lat już. Te urządzenia są po prostu stare i to szybko leci. I trzeba się przygotować, żeby to jest ostatnie rozwiązanie finansowe, bo później nie będzie skąd tych pieniędzy wziąć po prostu. Jak teraz tego nie zrobimy, Czyli takie to będziemy inwestycje płacili trzeba i robić. kary, i teraz to trzeba robić. No trochę źle, bo grzebiemy się znowu w ziemi, Tak jest. ale wszystkie miasta w tej ziemi się wygrzebały, nawet gminy wiejskie. My znowu musimy się w ziemię zakopać. Za chwilę też rozkopie Wojska Polskiego. No, tam Bo będzie. tam będzie, tam też nie ma dużówki, tam też nie ma kanalizacji. Wejdziemy jesienią Wojska Polskiego. Przetarg, Generalna Dyrekcja, udało się te pieniądze pozyskać. Duży przetarg od praktycznie wysokości Konstytucji 3 maja do Kościoła Matki Boskiej Miłosiernej Pomocy. I tam będziemy robili kanał burzowy, całe sieci, plus w przyszłym roku chodniki i nawierzchnie. Także no, dużo takich ziemnych, ekologiczna cała też w tej chwili rozkopana. W przyszłym roku będziemy robili całą ekologiczną, mniej więcej od wysokości ulicy Kopernika. Chociaż tam mamy 150 metrów niedoprojektowanych, nie ma na to dokumentacji, nie jest uzgodniona, więc będziemy to robić już tak jakby za własne pieniądze. A od tej ulicy Wiktorowo do Topolowej będziemy budować drogę, żeby wszystko zacząć już spinać w glebie i przechodzić od tych ulic mniejszych, nie? A jak tutaj jest trochę coś słychać na temat, żeby coś zrobić z tą Konopską, Jeżeli z tym chodzi o to wyjazdem? półrondo, tak, nawet wczoraj. To, co jest na rogu, jeszcze przepraszam, panie burmistrzu, to, co jest na rogu, to jest miasta, Nie, to to nie? jest prywatna własność. Prywatna własność? To jest prywatna własność. Aha, te kapliczki. Tak, Te to jest kapliczki, no. prywatna własność. Gdyby to było miasta, to tu A to inna. nikt nie chce tego sprzedać? Na Miasto dzisiaj nie chce nie, nie na kupić? dzisiaj nie. Aha, bo to miasto. Natomiast Generalna Dyrekcja też nie ma na to pieniędzy, żeby przebudowywać całe skrzyżowanie. Na to były pieniądze 10 lat temu tak naprawdę. I trzeba było tego pilnować. Ktoś tego nie dopilnował, tak to się zadziało, że ta dokumentacja straciła i nie uzgodniono nigdy do końca. Tam pieniądze po prostu wyrzucono. Na dzisiaj mówimy tylko o rozwiązaniu takim drogowym, organizacyjnym, czyli budowa takiego półronda, ograniczenie jazdy samochodów ciężkich, tych tirów w Konopską, inna organizacja ruchu. I w tym momencie, jak przyjdzie Via Baltica, to rozwiązanie będzie praktycznie wystarczające. Bo cały ruch tranzytowy przez Glejowy będzie wyprowadzony. To A to skąd kim. to gdzie potem ten ruch się skończy? Przed Nie, Glejowem gdzieś? oni będą. Węzeł będzie w Szczuczynie i mniej A, więcej w węzeł w okolicach Zdunek, Szczuczynie. nie? To takie dwa węzły. To tak była mowa. I teraz co my pracujemy nad tym dojazdem do Via Carpatii, czyli chcemy zrobić objazd obwodnicy Glejowa 65. Taki jest pomysł. Nawet pracujemy No to nad właśnie. koncepcją tego przyjazdu. I ta obwodnica by biegła mniej więcej między Grojewem a Szczuczynem z 65 i wjeżdżałaby gdzieś albo w ten Szczuczyński, albo ten węzeł w okolicach Ełku. No zobaczymy jeszcze. Koncepcji do końca nie ma. To nie wiadomo, jak się uwarunkowania środowiskowe tam będą uzgadniane. I to też by nam dało dużo rozwiązań dotyczących komunikacji ze strefą przemysłową naszą, bo z tej strony tam to po prostu ta komunikacja ciężka jest potrzebna. I tam ten cały ruch logistyczny, ten cały ten ciężarowy, bo to za chwilę agrocentrum, kolejny pewnie młyn i No kolejne właśnie. samochody. W tej chwili, no już nie wiem ile tych wozów to mają, ale około setki tam jeździ. No cały transport mleczarski, płyty. Też nowa linia, to tam zaczyna się na pewno transport, strefa przemysłowa, te 10 hektarów. No to jest dużo takich sytuacji. Będziemy robili kanalizację z tych takich głównych również. Także jak to wygląda? Otóż w tym roku będziemy składali wniosek na skanalizowanie i wodociągowanie całego dnia. Czyli to będzie wniosek oprócz tego, że na te wszystkie kanalizacje, to również będzie na modernizację oczyszczalni ścieków. Duży wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Infrastruktura i Środowisko, bo to jest jedyny program, w którym możemy uczestniczyć, nie możemy w tych naszych geostockich regionalnych uczestniczyć, bo jesteśmy wykluczeni. No to tak wskaźniki LRM-ów tam nas w Osiu porządkują powyżej 20 tysięcy do tych narodowych, do centralnego rozstania. Jeżeli przygotujemy dokumentację, a w tej chwili tę dokumentację praktycznie kończymy program funkcjonalny użytkowy, to robi nam firma zewnętrzna w konsultacji z Politechniką Poznańską, bo tak z nimi współpracujemy w tym zakresie, to wydaje mi się, że w jesieni już do 15 września oni mają nam tę dokumentację dać. Mamy zinwentaryzowane wszystkie potrzeby w mieście, czyli tam, gdzie nie ma. Jeszcze kiedy 15 września dadzą, zweryfikujemy, czy wszystko jest umieszczone w tym programie i składamy, mówię, do Narodowego Funduszu. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czyli po myśli i zostanie on pozytywnie zweryfikowany, to zakładam, że to może być w okolicach marca przyszłego roku, to w przyszłym roku moglibyśmy rozpocząć inwestycję, która by potrwała między 2 a 3 lata. Czyli zakładam, że 2 lata budowali sieci i automatycznie od razu podłączali sieci, bo nasza oczyszczalnia jest w stanie to wszystko przyjąć. I kolejny rok, czyli ten rok 2017-2018 byśmy pewnie budowali, pewnie w 2019 byśmy robili oczyszczalnię. Tak to na dzisiaj wygląda. Kanalizacja jest dla nas priorytetem. To jest duży projekt, bo zakładamy, że to nawet może być do 40 milionów złotych. No, ale to dotyczy całego miasta. Całego miasta. Bo w tej chwili nie możemy od tego uciec. Do 2015 roku powinniśmy mieć skanalizowane całe miasto. To przepisy unijne nas do tego zobowiązywały. Niestety nie jesteśmy. 16-17% różnie liczą, mamy nieskanalizowanego jeszcze. To są główne ulice miasta, bo jak sobie spojrzymy w Wojska Polskiego, tam nawet gdzie ja mieszkam, a wiecie, albo wie, ktoś wie, to ja też nie mam kanalizacji, tak że mam szambo i raz w miesiącu muszę to wywozić. I sam do siebie musiałem napisać powiastkę, że mam mieć umowę podpisaną z spółką, którą no, też nie miałem, więc podpisała moja żona z moją mamą, nie? No po prostu ta kontrola, czy ewentualnie te wystąpienie do państwa, to do wszystkich musiałem, bo nadzór wojewody sprawdził to, że nie prowadzimy, że miasto nie prowadziło nigdy żadnej kontroli w tym zakresie. I uwierzcie mi, w ciągu paru miesięcy podpisanych parę setów. No to jasne, no i każdy tam sobie tak robił, jak potrafił. Sprzęt, jaki PUK ma, to też nie trzeba tłumaczyć, jaki ma. I co potrafi wybrać, a co nie potrafi. No standardem jest 9000 beczka z dobrą pompą, żeby to mogło po prostu wyciągnąć. Różne są głębokości do szampan. No ale tak nie jest i to jeżeli będziemy budować kanalizację, to pewnie zakup nowej takiej beczki jest niepotrzebny i bez sensu. Natomiast powoli będziemy podłączali. Jeżeli będziemy już mieli to wszystko zaakceptowane, te kanalizacje po prostu będziemy budowali. I tak szczerze mówiąc, zamierzam też i też będę tak radnych przekonywał, że w harmonogramie prac będę chciał zaczynać właśnie od tej strony. Czyli to, co jest tutaj najtrudniejsze, bo tutaj te sytuacje wodne też są przedziwne, a to są najtrudniejsze prace. Zresztą mamy teraz, robimy kanalizację w ekologicznej, tam zostało nam trochę pieniędzy, przygotowujemy się do inwestycji na przyszły rok na nawierzchnię, na ekologiczną, no to tam na 2 metrach tam woda stoi i na 4 nie możemy zejść. I firma, która się podjęła tych prac, po prostu nam na ten czas stanęła. Te igłofiltry, które tam zamontowali, albo źle zamontowali, albo mało wydajne, no tam też na początku to źle zamontowali je, bo tam trzeba było tą sypkę żwirowo-piaskową jakąś zrobić. Nie zrobili tego, w ogóle nie ciągnęło, no ale to tak jakby techniczne sprawy. Także